obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, zniesiony z popiołów polski dom, ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy tradycje tolerancji. Strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne. Stan wojenny razem z pracownikami Pafawagu przeżyłem w 1981 roku. Pracuję w Pafawagu. Przerwy jakieś króciutkie, jedzie się do Pafawagu do pracy, wraca się z tej pracy. Ludzie się zbierają gromadki, coś rozmawiają. Ja rozmawiam z moim kolegą, bo mieszkamy koło siebie w pobliżu. Ludzie mówią, coś w powietrzu wisi, coś się niedobrego dzieje, ale nikt nie wie, co się może wydarzyć, co takiego spadnie z tego nieba na nieszczęście ludzkie. No i mamy 13 grudzień 1981 rok. Mój syn Przemysław, córka Magdalenka, dziad. Tato, możemy włączyć telewizor, bo teleranek się zbliża. A włączcie sobie, dzieci. Włączyli, wołają, tato, coś tam gadają. My nie wiemy co, słuchaj. Matko kochana, stan wojenny w całym kraju. Szlak by trafił, nie wiem czy takiego można słowa użyć, ale to tak na prędce. Co to będzie? Jak my ten stan wojenny przeżyjemy, bo ja znam wojnę, jak wojna wyglądała, wyglądała strasznie. Głód niemożebny, bomby się waliły, bo pamiętam drugą wojnę światową. Pamiętam różne bunty robotnicze, które się w jakiś sposób tam kończyły, przelewem krwi, różnie. Ale stan wojenny nie wiadomo co to będzie. Przychodzi sąsiedzka do mnie kolega, bo nie było komórek, by się informowało, zbieramy się i tam, no coś tam działamy. I mówi, Zdzichu, słuchaj, trzeba by udać się do zakładu, porozmawiać między sobą, chyba nas się tam jakaś tam gromadka zbierze. Do zakładu docieramy bez przeszkód. Idziemy jeszcze wieczór. Do zakładu napływa coraz więcej ludzi, masa ludzi. No i wspólnie będziemy się zastanawiali, co nam dalej robić, co nam tutaj, co możemy zaproponować załodze. No bo stan wojenny. Przyjeżdża pan Władysław Frasyniuk, chyba mogę takiego słowa użyć, no bo tak było, no jak mówię, prawdę, no prawdę. Organizuje jakieś tam spotkania, coś tłumaczy, coś wyjaśnia. I wieczór, już późno, coraz więcej ludzi, ale już słyszymy, że do zakładu wejść nie wolno. Patrzymy przez bramy, za bramą wojska niesamowicie dużo. Jakieś skoty podjeżdżają, strach. Jak jasny piorun, co to będzie? Ale pan Frasyniuk uspokaja. Nie bójcie się. Do rana przeżyjemy. Zastanowimy się tu wspólnie, co robić. A teraz niech każdy się rozejdzie po swoich tamtych swoich stanowiskach pracy. Poczekamy do rana. Podpisali porozumienie z nami. Nie wejdą do zakładu, nie ma się co obawiać. No to idziemy z moim tutaj
kolegą, który mnie to odwiedził nawet dzisiaj. Wchodzimy do takiego małego pomieszczonka. Oni wejdą, no to nie wejdą, no to rano chyba wejdą, bo się, może jak załoga wejdzie, to wejdą, no. Bo pachałek okrążony ze wszystkich stron. Nawet takie propozycje padają, będziemy się bronić. No matko kochana, no ale broń się, no karabinów nie mamy, broni nie mamy, ale można coś użyć. Mamy butle gazowe, mamy różne urządzenia, które możemy powstrzymać jakiś atak, ale to będzie co? Rozlew krwi. Nie można tak. No ale wchodzimy, czekamy na rano, no, zobaczymy co ludzie powiedzą, no, coś trzeba ludziom zaproponować. No. Bo należymy do takiej komisji wydziałowej, to takie były komisje wydziałowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, które miały w jakiś tam sposób podpowiadać, na coś się zgadzać, na coś się nie zgadzać. Z kolegą z tego komitetu zakładowego czy wydziałowego, z wydziałowego chowamy się do takiego pomieszczenka niedużego, o tak na wszelki wypadek i sobie tam trochę rozmawiamy, trochę sobie tam coś, no jakiś temat różny, no oczywiście o tym stanie wojennym, co to będzie. Nagle słyszymy, mury się walą, brama pęka i całe wojsko, które dotychczas było za zakładem, wchodzi do zakładu. Wywalają bramy, tłuką co tylko na świecie popadnie, szyby lecą, a my tam siedzimy, no co robić, no. Okazuje się, że wcześniej to było troszeczkę, pan Frasyniuk mówi, schodzimy wszyscy do świetlicy zakładowej. A my już nawet takie komendy, mój kolega mówi, że słyszał takie, taką komendę, że tak, coś takiego było. Ja nie słyszałem, nie mogę tego powiedzieć, no ale siedzimy tam w tym pomieszczeniu, no widzimy, co się tak strasznego dzieje, no i widzimy, że wojsko po wydziale lata, nagle podchodzą do naszego pomieszczenia i wyłamują drzwi i wstrzeliwują do nas świecę dymną. Świeca się kręci między nogami, dym niesamowity w pomieszczeniu, bo to takie niedużytkie pomieszczonko było. Wyskakujemy jak szczury stamtąd z tego pomieszczenia. No i oczywiście pod mur. Stan wojenny, wiedzieliście co wam grozi. Pod mur stawać tutaj. Mnie z kolegą połami po plecach dokumenty wyrzucili. I komenda tam, tu macie się ustawiać, widzimy z tyłu żołnierze jacy stoją, no mądrowi, no to ZOMO, czy to wojsko, czy to policja, no trudno powiedzieć nam. I słyszę taki głos, w porządku ludzie, darować mi, w porządku ludzie, pracują na tym wydziale. No i poprowadzili nas na świetlicę, no nie wiem czy nie za dużo, wam mówię, nie, ale no chciałem taki wstęp zrobić, taki troszkę może szerszy, może. Wszystko prawdziwe. Jeśli byście czegoś nie rozumieli, do tej pory rozumiane wszystko jest, wiecie po czym się mówi, nie, bo ja wam mogę powiedzieć, że jak pracowałem w wojsku, byłem w Warszawie, w wojsku, to jak uczyłem, jak się strzela z armaty, jak się obsługuje armaty, z czego się składa, no to widzę, że wojsko śpi. No, słyszą, patrzą, ale ja mówię, w wojsku kochane, nie wykonać tej komendy, którą podam, wstać. Wszyscy wstali, aby on nie wykonać komendy. Czyli co? Nic nie słuchali, co ja do nich mówię. I dlatego się pytam was, rozumiecie dziewczyny wszystko, o czym mówię, rozumiecie, no. No to dalsza część jest taka, powiem wam. Wchodzimy na świetlicę, wepchnęli nas tam do środka. Cała świetlica wypełniona. Pracownicy pachałaku jak śledzie poustawiani, jeden przed koło drugiego na kolanach. Jak to może? Świetlicy naokoło wystawione są karabiny w stosunku do nas, żebyśmy pokornie cicho siedzieli i czekali na to, co nastąpi dalej.
aż pracownicy czy ludzie przyjdą w poniedziałek do pracy rano. Ale tak siedzimy, no strach jak jasny piorun, co to będzie, no tak na wszystkich nas gdzieś wywiodą, czy zabiją tu w tej świetlicy, czy... No ale liczymy, że może tak źle strasznie nie będzie. Wpada dowódca, chcemy rozmawiać z komitetem strajkowym, wystąp. Wszyscy się kurtki na plecy, nikt się nie chce pokazać, no iść tam, no po co, no. 50 wystąp, spod drzwi 50 pracowników wyprowadzają. No, gdzie? No ludzie mówią, na Sybir. Na Sybir wywożą, matko kochana. Ale komitet strajkowy nie chce wystąpić, oni wiedzą, kto tam jest w komitecie, dowódca, ten, to znaczy przewodniczący Komitetu Zakładowego Solidarności, Komitetu Zakładowego, Komisji Zakładowej, przepraszam, Komisji Zakładowej. Wiedzą wszystko, kto tam, w jakim jest w komitecie, czy w strajkowym, czy w związkowym, czy... Chyba to nie był komitet strajkowy, tylko związkowy, to był komitet związkowy zakładowy, no. Komisja Zakładowa. Nikt nie wystąpił. Wchodzi, 50 wystąpił. Wsadzili do autokarów, powieźli gdzieś miasto. Komisja Zakładowa wystąpi. Wszyscy się boją. No jak? No po co? Gdzie? Co? Nie? Razem wszyscy tworzymy siłę. Jako ludzie, nie jako związkowcy, czy jako pracownicy PFW. A pójdziesz tam, jesteś niczym. No, no kto ci coś pomoże? Zabierają następną 50. Jakiś taki starszy pan zgłosił się, ja jestem przewodniczący związków zawodowych. Oni wiedzą, że to jest jakaś taka kpina z nich, nie? Stłukli człowieka strasznie. Następna 50. Trzy takie 50, wiecie, 3 czy 4 nawet z PFW. No i my już jesteśmy przy drzwiach, bo drzwi zabierali. O godzinie 6 rano ludzie z miasta, pracownicy przychodzą, coraz więcej do zakładu. Rozejść się, pozostałe wszystko na swoje wydziały. Jak ja bym mógł teraz, aha, jeszcze mogę tylko powiedzieć, że nie kończy się na tym wywózka pracowników, to wywozili nie na Sybir nie wywozili, ale wywozili na komendę miejską MO na ulicę Siewocką we Wrocławiu, tam jest areszt. Ale jak ludzie na 6 godzinę przychodzili do pracy na pierwszą zmianę, to autokary dalej jeździły. PFW Siewocka, bo chcieli utemperować, żeby ludzie nie zgromadzili się pod jakimś dowództwem, pod kto by nimi komenderował, tylko zaprowadzić taki porządek stanu wojennego. No, mogę jeszcze wam to powiedzieć, że do PFW przyjechało bardzo dużo wojska. Nie takiego, żeby bić ludzi, nie, żeby tam popędzać, tylko żeby tłumaczyć tym ludziom, co takiego jest, o co to wszystko chodzi, nie? Ale ręce nie chcą PFW produkować wagonów. Entuzjazmu brakuje. Ludzie jak gdyby zduszeni. No, ale jakoś tam ktoś tam gdzieś młotkiem puknął, jakaś suwnica przyjechała, no pomału przynosi jakieś materiały, no coś się zaczyna dziać, ale wszystko strasznie powoli. Strasznie powoli, zamiast Polska się rozwijać, jest jeszcze gorzej w kraju. No i co się dzieje? Sekretarka biegnie przez wydział i przynosi bumagę. Mogę wam tu ją pokazać w jakimś tu w następnej rozmowie. Proszę to podpisać. No czytam. Wypowiadamy panu pracę w PFW. Matko kochana. Takiej historii się nie spodziewałem. Tak ja mogę powiedzieć, że ludzie przewidywali, coś się w Polsce wydarzy. Ale nikt nie przewidział stanu wojennego, że stan wojenny przeciwko narodowi będzie. Choć ludzie się obawiali.
Więc czytam tą ulotkę, ludzie, domysły zaraz idą, no będzie donosił chyba, podpisuje porozumienie. No ale mówię, macie, czytajcie ludzie, kochani, co tu się dzieje, no zwolniony jestem z pracy. Dozór patrzy na mnie, no tak, no w pierwszym rzędzie uderzenie w 6 najlepszych pracowników, bo przecież miałem i srebrną zasłużony pracownik Pawełagu, odznakę za złotą zasłużony pracownik Pawełagu, wychowawca młodzieży, Bożem wychowywał ochotnicze chówce pracy, zajmowałem się też nadzorem nad, mogę wam tu powiedzieć, sprawowanie z opieki i zachowania się czasowo zwolnionego Krzysztofa Wójtowicza zamieszkałego we Wrocławiu. No ale wracamy do tego wypowiedzenia z pracy. 3 miesiące musi pan opuścić zakład pracy. Proszę wykorzystać urlop wypoczynkowy i won zabrany. Miałem tak zwany immunitet. Nie wolno mnie było zwolnić z zakładu, no ale pytam się w domu żony, teściowa przecież pracowała. Nie marcie, damy sobie radę. Szukaj pracy, może pracę znajdziesz we Wrocławiu. Był tak zwany wilczy bilet. No. Wszystkie zakłady się bały takiego człowieka zatrudnić. No, nie wolno było. No ale idę przez miasto, wodociągi wrocławskie MPWiK poszukują pracowników z nadzoru spawalniczego. A ja mam z wyższego dozoru z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic upoważnienie do prowadzenia kursów, do nauki spawaczy, do egzaminowania spawaczy, do odbioru robót spawalniczych. Wchodzę do dyrekcji, a dyrektor mówi, panie z nieba mi pan spadł. Woła sekretarkę, proszę pisać. Dyrekcja MPWiK Wrocław zwraca się do Państwowej Fabryki Wagonów o przeniesienie waszego pracownika do naszego. Taki człowiek, czy taki pracownik w naszym zakładzie jest nieodzowny do uruchomienia nowego, wielkiego, olbrzymiastego zakładu, nowy zakład produkcji wody Mokry Gór. Nie wiem, czy tam kiedyś byliście w życiu, jak nie byliście, możecie zajrzeć, popatrzeć. Olbrzymiasta hala, konstrukcje spawane i trzeba te konstrukcje przyjąć do zakładu, że jak będziemy eksploatować, że to się nie zawali. Tak jak hala w Katowicach, że żonęła na gołębiarzy i zabiło gdzieś około 60 osób. Po jakimś okresie czasu nakupowałem książek wszystkie o produkcji wody, o konstrukcji urządzeń melioracyjnych, jakichś tam produkujących wodę, o oczyszczaniu wody, o produkcji tej wody. I po okresie 3, 4, 5 miesięcy to wiedziałem wszystko to, co ci pracownicy w wodociągach, bo ja się uczyłem w innym kierunku, znaczy w kierunku metalowym, to znaczy spawanie, nitowanie wagonów, jakieś tam jeszcze konstrukcje, ale nigdy o wodzie. Także mogę powiedzieć, że w nowym zakładzie pracy pracowało mi się bardzo dobrze. No to tyle bym na razie mógł wam powiedzieć, a później możemy wam udostępnić dokumenty, bo to jest jak gdyby pierwsza faza, to znaczy, która was bardzo interesuje, stan wojenny. No nie jestem gawędziarzem jakimś takim przygotowanym do jakichś pisania książek czy opowieści, ale się starałem, żebyście zrozumieli to, co ja do was mówię. Ja wam mogę powiedzieć, że w nowym zakładzie, w którym poszedłem do pracy, panie Zdzichu, pokaż pan, daj pan coś tam, no żebym ja co miał, nie? Żebym ja coś mógł pokazać, rozdawało się. Tygodnik taki był, Solidarność, który wyszedł 13 grudnia. Bardzo rzadko ludzie w Polsce mają. My żeśmy w Pachowagu dostali, bo jako pierwszy, najwyższy, największy zakład dostał gazetę Solidarność, która została wydana 13 grudnia, to znaczy ona została wcześniej, już do Pachowagu dotarła. Więc gazety nie wychodzą takie miejskie, było Słowo Polskie, Gazeta Robotnicza była, nie wychodzą. Nie, Trybuna Ludu chyba tam też coś pomału zaczęła wychodzić. Kina, teatry zamknięte. Nie wolno.
Na ulicach wojsko, milicja, ZOMO. Ludzie się boją. Jest zakaz zgromadzeń. Nie można było więcej ludzi stanąć na ulicy niż 3-4 osoby. Nie wolno było. Zakaz zgromadzeń. Prawie wszyscy działacze Solidarności internowani. Tak jak mówiłem, nikt się nie spodziewał, że będzie stan wojenny. Może i lepiej. Bo tak to by się naród zaczął bronić. No, wojna to jest wojna. Dwie armie naprzeciwko i walczą ze sobą. Krew ulicami płynie. Tak jak na Węgrzech to było w 1956 roku. Straszna wojna była. Godzina policyjna, tak jak powiedziałem, ludzie mają siedzieć w domu, nie wolno z domu wychodzić, nie tylko ze zgromadzenia, nie wolno, mają wszyscy siedzieć w domu, od najwyżej tylko do pracy i ewentualnie w pobliżu po zakupy. Pracownikom na drugą i trzecią zmianę wydano specjalne przepustki. Rok 1980. I mogę wam powiedzieć, w Gdańsku wielki strajk. Panią, żeby powstał strajk, musi być iskra taka zapalająca. Iskrą zapalającą jest zwolnienie pani Walentynowicz z pracy. A ludzie ją robili w pracy, w zakładzie, bo ona tam jak było zebranie, to upominała się o ludzi. Wyrzucili tą panią Walentynowicz. No i strajk. Coraz więcej zakładów się przyłącza do strajku. Ale najważniejsze to było to, macie chyba takie, coś tam z historii znacie, takie historie były, że pan Wałęsa staje na bramie, ręce do góry, mamy zwycięstwo niezależne, samorządne, związki zawodowe. Obraliśmy nazwę Solidarność. Będziemy solidarnie występowali, jeśli władza ludowa, jeśli będzie się nam źle działo, będziemy się upominać. No, jest to rok 1980. Ale z tego tytułu, że w tym Radomiu robotników tam skrzywdzili, powstaje taka organizacja, to wam tutaj przeczytam, Komitet Samoobrony Społecznej KOR, czyli tak zwany komitet, w skrócie Komitet Obrony Robotników. Rok 1976. I ja tu mam ulotkę, który ten Komitet Obrony Robotników zwraca się ulotką do ludzi pracy i to jest ulotka, możecie sobie zrobić ksero, z marca 1980 roku. To, rozumiesz, to wcześniej, ulotka wcześniejsza niż strajki tam w Stoczni Gdańskiej nad morzem. To jest z marca, 25 marca 1980 roku. Jest kartka wyborcza i trzeba było tą kartkę wrzucić do urny. Wchodzę do lokalu wyborczego. Proszę pana, tu pan dostanie kartkę wyborczą, proszę, a tu urna. Wrzucił pan tam do tego. Chwileczkę, muszę przeczytać, co tam pisze, na kogo ja mam głosować. Idę za kotarem. Podejrzewam, że mogli zrobić kropeczkę. Aha, poszedł za kotarę. Nie chcę głosować bez skreśleń. I mogę wam powiedzieć, że to były pierwsze takie głosowania, bo na czym polegało? Żeby ludzie z pierwszych miejsc, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czy piąty, szósty weszli, a ci tam dwóch czy trzech na końcu, o tak tylko, żeby ładnie lista wyglądała. A jak się skreśliło kogoś z góry, to mieli szansę ci na dole. I tak sobie przypominam, że po raz pierwszy dwóch posłów było wybrane z tych dwóch, trzech, z tego dołu takiego. Rozumiecie wszystko? Rozumiecie. No. To było takie głosowanie. A jak wyszedłem stamtąd, że już tam no, kogoś tam skreśliłem, to już był róg. Już odwrócili się ode mnie, no to już nie ten obywatel. Nieposłuszny, nie chcę głosować bez skreśleń. No to taka dygresja taka do tego głosowania naszego. Jak długo jeszcze będziemy zmuszeni do ukrywania naszych poglądów i uczuć?
Jak długo jeszcze będziemy świadkami bezprawia na komisariatach i w sądach? Jak długo jeszcze robotnicy polscy pozbawieni będą autentycznych związków zawodowych? Myśl już przebija korowi, że przydałyby się związki zawodowe niezależne, tak jak powstały później, troszeczkę już powstały, bo to jest z marca. Związki powstały, nie chcę was egzaminować, ale tak przypomnieć, dopiero we wrześniu, to znaczy się, władza się zgodziła, żeby związki powstały, ale zanim one powstały, to była walka o statut tych związków, żeby te związki działały tak, jak rząd chce, żeby jakiś ład skład był w kraju. Było demonstracje i strajki o ten statut tam tych związków zawodowych. No to więc tutaj pisze, już myśl jest taka, że dobrze byłoby, żeby powstały niezależne samorządne związki zawodowe, żeby miały wpływ na to, jak się w kraju sprawy toczą, no jak robotnicy, czy jakby ktoś był pokrzywdzony, żeby go nie krzywdzić ponad miarę. Jak długo jeszcze chłopi polscy żyć będą w lęku przed utratą ziemi? Jak długo jeszcze miejsc więziennych będzie więcej niż w szpitalach? No i tak dalej, i to tak dalej. Na koniec prasa nie wychodziła, nie wychodziło słowo polskie we Wrocławiu, ale na drugi dzień w stanie wojennym został wypuszczony taka odezwa, gazeta, znaczy dziennik urzędowy. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. No, stan wojenny, ale jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Monitor Dolnośląski. Pismo czasu stanu wojennego dla województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego. I zwróćcie uwagę tutaj na datę 14 grudnia 1981 roku. Wystąpienie radiowo-telewizyjnego pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, premiera PRL-u Wojciecha Jaruzelskiego w dniu 13.12.1981 roku. To jest data, która was interesuje. To jest pierwsza gazeta w pierwszym dniu postanu wojennego. Nie będę tu czytał, ale jak chcecie, możecie sobie zrobić ksero. Jeśli by wam to było potrzebne do historii, czy tu jest wszystko wyjaśnione, dlaczego powstał stan wojenny. To jest druga gazeta. Znów Monitor Dolnośląski. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, możemy sobie ładnie zaśpiewać. Pismo czasu stanu wojennego. I zauważcie, 15 grudnia 1981 rok. Następny dzień stanu wojennego. Czas zrozumieć twarde realia. Mają się ludzie podporządkować. No. Nasz aktualny komentarz. Możecie sobie zrobić ksero, możecie sobie poczytać. Władze Zjednoczone Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Takie partie były oprócz PZPR-u. O najważniejszych sprawach Polaków. Czy musiało dojść do tego nadzwyczajne prawa stanu wyjątkowego w Polsce? Jeszcze wam tylko mogę pokazać na koniec jeszcze taką gazetę, która została wyprodukowana. Zaraz zobaczymy. 9, czyli wrzesień 1980 rok. Tamte gazety po stanie wojennym, a te gazety po strajku w Gdańsku, gdzie władze zgodziły się na powstanie w Polsce niezależnego samorządnego związku zawodowego, który w 1981 roku został rozwiązany. Ten biuletyn, serwis informacyjny, biuro informacyjne Międzyzakładowego Komitetu Solidarności Wrocław, Pachałach, Dolmen. No i jakbyście to zobaczyli, bo to jest z kolei odezwa między utworzeniem związków zawodowych a stanem wojennym
30 marzec, rozumiecie? Stan wojenny w grudniu 13, to jest marca 30. No jakbyście tutaj chcieli sobie przeczytać, o czym tu jest ten informator, to jest on, co się dzieje w kraju, jakie są wytyczne, z czego ludzie są niezadowoleni, ale już można na końcu napisać: mobilizacja wbrew głosom protestu i rozsądku napływającym z całej Polski, trwają przygotowania do konfrontacji z Solidarnością. Zauważyliście? W ostatnich dniach w województwie lubelskim, zamojskim, rzeszowskim podjęte zostały przez władze akcja mobilizacji osób w celu powiększenia składu jednostek ZOMO. Termin stawienia się powołanych 30 marca 1981 roku, godzina 7 rano. Czyli widzicie, że już były niepokoje przed stanem wojennym, już się strasznie rzeczy się działy, tak jak już w Polsce. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej.